大家好，我是妹。今天呢，我来到公鸡小镇，我有认识的波兰人，他今天会带我介绍一下这边的历史。然后我身后呢，这些画都是这个波兰朋友的爷爷画的哦，超级漂亮。塔斯的爷爷开的画廊，里面超级多美丽的画。Hello, 你好，大家好，我们给大家介绍一下波兰最优秀的画家。什么叫算是最优秀的画家？公鸡小镇虽然人口很少，只有3000人，但是这里的画店里有超多，一共有50多的。我也特别喜欢画这个稻草人，这些稻草人也是比较特别的。一般来说，都有男的也有女的，他们在调情，他们在一起。我觉得还是比较浪漫的。这幅画就是肖邦的家，超级多人都喜欢他的音乐。在台湾也有吗？我也喜欢。你也喜欢？但80岁，他还是画画，还是有能力，还是有魄力。他都在这边画吗？No, 不在，他在那个普瓦本，在别的小镇有自己的工作室。是，他有50多年专业艺术的经验，他在很多国家展览。也有澳大利亚，有比利时，有美国，有匈牙利，也有很多粉丝，很多人要过来这里买他的他画的画。我们这个画店已经有20多年了。之前我们要在这个小镇的大广场买画。我这个小镇已经有100多年艺术的传统，全球人都要过来这里买画，可以算是欧洲艺术首都。Zamek, to był zamek podstawowy obronny. Tu przyjeżdżał podstawowy król Kazimierz i zakochał się w Żydówce. Żydówce? Tak, pięknej Żydówce, który to Żydówce pobudował w Bohotnicy. Zamek, drugi zamek. To jest taki ciąg gór. No jest legenda taka, że od Kazimierza do Bohotnicy zrobił tunel i sobie tam do niej jeździł. Piekarnie jest dlatego, że no tam jakieś legendy od wieków już tutaj sobie, że te koguty to kiedyś w swoim wrzaskiem ocalili Kazimierz przed najeźdźcą i tak dalej. Piekarze, którzy tutaj byli, to dawno jeszcze przed wojną, to piekli różne, no jeszcze takie różne, różne tam te kogutki, pieski tego. I te kogutki tak się utrwaliły i one do tej pory pozostały są. Wszyscy następni piekarze piekli kogutki. No i najlepsze kogutki są grzeszyńskie. Na rynku nie wolno tego kupować. Koguty smaczne, można zjeść, jak to się mówi, tak bez masła i jest bardzo smaczne, a te na rynku są do niczego. Znaczy zamknięte, może sale są. Linwajga Jominda Hwacia.另外一名画家的画，他在波兰也很有名。嗯哼，他有的画很少，但是大家都看得出来，这是公鸡小镇，这就算是艺术啊。这是个女人，女人啊，对，这是她的头，这是她的身体，然后这是她的腿，是一个抽象的，真的蛮抽象的。对，这是个抽象。To jest bardziej, posłuchaj, no taka ten rysunek, a on jest tutaj wtopiony w pewien, posłuchaj, w ten.一他提车的时候，他剩下的一些这个灰尘，他用这个灰尘画这个画。啊。那这是啥？你，上面这个。不，上面这个不画。To jest budynek oryginalny, stary, już ma kilkaset lat, nazywa się Jad. Różne były sklepy, sklepiki, żydowskie wszystko. I tu były jeszcze inne budynki, to był handel żydowski. Te budynki również wszystko dookoła, stary też budynek, to wszystko żydowskie, stare. Ten budynek też pochodzi z okresu XVII wieku. Tu Żydzi mieszkali, mieli swoje sklepy. Teraz ładnie jest to, o tutaj obejrzeć cały ten rynek. Wszystko było
Żydów. Tam jest Góra Trzech Krzyży. O, tam, tam. Nie widzę. Tamten, prawda? Tu, to jest duży, duży rynek. Najpiękniejszy rynek, duży. Tu mieszkali najbogatsi mieszczanie. To są z XVII-XVIII wieku budynki. Kościół, najważniejszy kościół. Jest trzy kościoły w Kazimierzu. Najważniejszy jest ten, kościół Farny. Teraz jest mało ludzi, ale w lecie to jest taki tłok tutaj, ogromnie dużo ludzi jest zawsze. Proszę zobaczyć, jaka piękna, piękna jest ta. I to, o, i te, o to wszystko, to też stare, zabytkowe mury. Witam, witam. Jestem kolega, który jest artystą, który rysuje podobizny. Na rzeczy to jest autoportret. Xiaoxiang. Tak. Kawiarnie, kawiarnie, kawiarnie. Pamiątki, kawiarnie, piękne. W środku pięknie urządzone, stare. Studnia. Najstarsza studnia pochodzi z tego samego okresu. Tak dużo ludzi tutaj. No jeszcze jak dojdą te, wiesz, tak jak widziałeś na pocztówce, jest dużo tych wystawiających się malarzy, przyjeżdżają ze mną. O, ładnie tańczy. Nie, nie, nie. Mama.公鸡面包，这也很有名的。这是也是一种艺术的巧克力，做这个巧克力的人也是个艺术家，还有各种各样的面包，这样的巧克力是甜点。现在来买饮料，波兰的donut，感觉很甜，很好吃。 To jest klasztor jezuitów. W czasie okupacji tutaj był dowódca garnizonu niemieckiego. No ale tam nie górę. Tylko jak się do tego klasztoru. 这个十字架是欧洲18世纪的时候有一个很糟糕的病毒，是这个桥镇是被波兰一个很优秀的过往建造的，一个地道的故事就是关于这只小狗。这波兰什么意思？